dzisiejszym sportowym wywiadzie rozmowa z Radosławem Osadnikiem, trenerem Sząbierek Bytom po meczu z Przemszą Siewierz. Panie trenerze, przegrywacie dzisiaj na własnym boisku z Przemszą Siewierz 0-1. Czego zabrakło w tym spotkaniu Sząbierkom, żeby zdobyć chociażby punkt, oczywiście prócz zdobytych goli? Myślę, że wszystkiego po trochę. Z jednej strony przegrywamy mecz u siebie 0-1, z drugiej strony mieliśmy gdzieś tutaj na, chyba nie wiem, posiadanie piłki, wiadomo, to nie jest piłce naszej najważniejsze, ale duży procent tego posiadania gdzieś mieliśmy, jak gdyby ten mecz taki, że gdzieś te akcje mogliśmy tworzyć, no ale czegoś, jeszcze większej ilości, myślę, sytuacji, jeszcze większego zęba pod bramką gdzieś tam do dokładności, może czasami szczęścia gdzieś, powiedzmy, jakieś tak gdzieś przypadkowo wartownie gdzieś wygranej, zebranej drugiej piłki, żeby gdzieś, powiedzmy, dołożyć jakąś akcję, zrobić więcej. Myślę, że tego. Jeżeli chodzi o to spotkanie, Przemsza was czymś dzisiaj zaskoczyła. Oni w tej czwartej lidze wyrastają powoli na pogromce wszystkich gospodarzy, bo tych meczów wygranych na wyjeździe mają sporo. Dokładnie. Wiedzieliśmy, że to jest naprawdę solidny gdzieś tam zespół. Silne fizyczne, groźnie przesadza fragmenta gry, zresztą to się potwierdziło, gdzieś grający raczej cofnięty pod kontr, co też miało miejsce na tym boisku. No my żałujemy swoich gdzieś tutaj niezrealizowanych, czy gdzieś niedopiętych do końca sytuacji. Po tej porażce spadacie na drugie miejsce w tabeli i to na chwilę przed tym, kiedy zagracie mecz z Ruchem Radziąków, mecz na szczycie czwartej ligi. Jeszcze po drodze będzie zaległa kolejka i mecz z Poliem Łaziska Górne. Dwa chyba bardzo ważne dla was spotkania. Dokładnie, bardzo emocjonujący tydzień się tutaj nam zapowiada. Szczerze mówiąc, my nie potrafimy się już doczekać nadchodzącej soboty. Chcemy już być na boisku i się tutaj zrehabilitować za tutaj dwa ostatnie mecze, które nam na pewno nie wyszły. Odliczamy dni do soboty. Jeżeli chodzi o akcję Ruch Radziąków, kiedy ona się już rozpocznie, będziecie jakoś specjalnie się przygotowywali do tego spotkania? Nie, myślę, że jak do każdego meczu tutaj się musimy przygotować. Tak samo ważny jest mecz z Radziąkowem, choć teraz tak tutaj gdzieś wyrósł jako mecz na szczycie, to samo ważne były te tutaj mecze poprzednie, więc do każdego meczu trzeba się solidnie, mocno, rzetelnie przygotować. Nie ma tutaj wyjątku. Jeżeli chodzi o kadrę pierwszego zespołu, kontuzje was na razie omijają. Jak to wygląda? Wszyscy zdrowi? To znaczy, no zabrakło nam dzisiaj troszkę zawodników i Mateusz Lewek jeszcze nie był do dyspozycji, nie był dzisiaj Karola Sięzoka, nie było Damiana Mielnika, nie było Dawida Domańskiego, także takich tutaj, można powiedzieć, czterech solidnych gdzieś zawodników z pierwszego składu. Pewnie za niedługo dojdą tutaj do nas, do zespołu. Zwiększy się rywalizacja, choć chłopcy, którzy tutaj dzisiaj się grali, też zasługują na to, żeby tutaj w Sząbierka grać.